Siema. Żyję. Trochę mnie nie było, bo okazało się, że nie można dotykać Carfusia. To chociaż sobie grę z nim zrobię. Sama no kubushi dado kaodo ni mo kikan wei. Omae wa mou shinde iru. Nani? Oa takumi de kiru. To na początek model tego słodziaka. Nie, mech. Kurwa, jaki on jest śliczny! Na nim będziemy się wzorować. Hello there. Tak, wpaincie. Czemu nie? Teraz tylko pytanie, jaką grę zrobić? Jakiegoś cyberpunka, Wiedźmina? Postawimy na najbardziej high quality gameplay. No i tym sposobem może sobie skakać. Najważniejsza część gotowa, teraz przeszkody. Ale najpierw, zrobiłem to za pomocą chunków. Tak, takich jak w Minecrafcie. Nowe pojawiają się przed tobą, a te z tyłu znikają. Proste, nie? Kurwa, oczywiście, że tak. Więc przygotowałem kilka takich chunków. Jest coś z ciuchami, biżuterią, kasami, palmami. Chyba tak jak w normalnych sklepach. Nie wiem, bo nie wychodzę z domu. No i na każdym chunku mogą pojawić się jakieś przeszkody. Wózki, ruchome schody, to co robisz po głaskaniu Carfusia. Pilary, koszyki. Jest też bardzo mała szansa na pojawienie się twojego starego. Najważniejsza mechanika jest. Teraz jeszcze trzeba zamaskować pojawianie się nowych chunków. Do tego użyłem czegoś, co nazywa się... Poradników jest pełno, także znajdziesz jak to zrobić. Ale co to daje? Świat się tak fajnie wykrzywia i jest ślicznie i pięknie. Gra gotowa. Ale jak to gotowa? Nie dodałeś monetek, nie można skakać, nie ma gościa w samych gaciach goniącego Carfusia. No okej, dodam, ale w DLC. Zostaw lajka i suba, to taki film pojawi się do tylu dni roboczych.